serdecznie. Nazywam się Wójcik Anna. Jestem specjalistą z marketingu Galerii Tomaszu. Znajdujemy się w Galerii Tomaszu, gdzie w dniu dzisiejszym odbywają się pokazy mody. Moda i Jazz jest to wydarzenie towarzyszące Love Polish Jazz Festival, który przez cały weekend odbywa się w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszam Państwa serdecznie na pokazy jesiennej kolekcji naszych najemców oraz autorskiej kolekcji zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze dzisiaj do godziny 15 pokazy mody w Galerii Tomaszu. Skóra, ale nie w czerni, ale właśnie w kolorach,
silnym trendem. Mamy też print. Mamy print w kwiaty, a print jest bardzo teraz, bardzo modnym printem, trendem i dlatego bardzo obserwujcie, co jest u Was w Galerii Tomaszów, ponieważ tego printu macie bardzo dużo i naprawdę i na sukienkach, i na płaszczach, i na spódnicach, więc szukajcie tego i zobaczcie, jak można to odważnie połączyć z gładkimi fasonami i z gładkimi kolorami. Mamy też oversize'owe płaszcze, tutaj połączone ze spodniami w kratę, czyli znowu krata, znowu silny trend, ale bardzo monochromatyczny zestaw, bez właśnie mocniejszych akcentów. Dzięki temu pokazujemy połączenie printu, właściwie melanżu tego tutaj bukle z kratą. Wcale nie, tego, nie trzeba tego łączyć z czerwą. Zobaczcie, jak to fajnie monochromatycznie jest związane ze sobą. No i mamy też kolor panów. Możemy spokojnie zakładać kolorowe t-shirty pod marynarki. W takim casualowym zestawie taki kolor, który się pojawia na fragmencie t-shirta lub kolorowych skarpetkach, tutaj akurat u Dominika ich nie widzimy, ale kolorowe skarpetki i kolorowe t-shirty pod marynarki sprawdzą się w tej chwili zawsze. Nie bójcie się tego i nie myślcie, że kolor jest tylko na lato, tylko również kolekcje jesienne, zimowe oferują mnóstwo kolorów tutaj w galerii, więc szukajcie koloru, łączcie go z gładkimi swoimi paltami, płaszczami. Polecam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to był pierwszy dzisiejszego dnia pokaz. Czekają oczywiście kolejne. Mam nadzieję, że tutaj Pani Justyna opowiedziała Wam troszeczkę o kulisach, o tym, jak dobrała to wszystko. Szanowni Państwo, za mniej więcej godzinę zapraszam na kolejny pokaz mody. Znowu będzie na co popatrzeć za godzinę, oczywiście w nieco innym stylu pokaz. Ja natomiast chciałbym przypomnieć, że tutaj ubiory, które zostały zaprezentowane, możecie znaleźć w Galerii Tomaszów. Nasi najemcy czekają na Was. Przypomnę, że w pokazie mody brały udział następujące marki: Medicine, Big Star, Time Trend, Reserved, Olika, Ray Obuwie, Apart, Reporter Young, Wójcik Fashion, Salon Bielizny, Blue Shadow, Kiosk, Ryu, Kubens, Ryłkow, Wulczanka, Wistula, Trigon Sport, 4F, Diverse, Marten Sport, Tesutti, Vision Express, a także Monari. Szanowni Państwo, widzę, że tutaj sobie jesteście pod sceną. Bardzo dobrze, ponieważ ja mam kolejną atrakcję. Otóż mamy taki mały konkurs wiedzy przygotowany specjalnie dla Was. Proste pytania i czekają oczywiście nagrody. Drogie Panie, może usiądźcie sobie wygodnie, bo to 3 minutki potrwa, a są fajne nagrody do zdobycia. Moi drodzy, zapraszam, usiądźcie. Ja mam króciutki konkurs wiedzy przygotowany przez naszych najemców. Tak jest. No i bardzo proszę tutaj o wręczenie tej pierwszej nagrody dla Pani. To oczywiście Szwajcaria. To zapraszam Panią może tutaj na scenę. Będziemy wręczać nagrody. W czym można zjeść lody? Wafelku. No to zapraszam Panią do mnie. Słuchajcie, w czym jeszcze? W kubeczku. Też zapraszam Panią. Za kreatywność również czekają nagrody w Galerii Tomaszów. Ja serdecznie gratuluję osobom, które odpowiedziały na nasze pytania. Szanowni Państwo, w takim razie ja chciałbym się Was zapytać, tak jak zapewne wiecie, mamy tutaj sztab ludzi, którzy potrafią przeprowadzić sondaż. No i sondowaliśmy naszych klientów na temat smaków lodów, które ludzie najczęściej wybierają. Szanowni Państwo, chciałem zapytać, czy jak sądzicie, jaki smak lodów najczęściej jest kupowany w Galerii Tomaszów? Czy ktoś wie? Czekoladowe! Wanilia, tak jest. Tutaj zapraszam młodego człowieka. Słuchajcie, z tego co pamiętam, mamy specjalne też nagrody, vouchery. Tak, zapraszam, będzie coś specjalnie dla Ciebie. Zdecydowanie lody waniliowe cieszą się największą popularnością. Gratuluję. Szanowni Państwo, no dobrze, jeżeli jako pierwsze najczęściej kupowane są lody waniliowe, to jako drugie? Czekoladowe. Tutaj myślę, że Pani była zdecydowanie pierwsza. Zapraszam. Drodzy Państwo, dobrze, do 3 razy sztuka. To teraz trzeci smak.
Tak jest, chodziło o lody truskawkowe. Słuchajcie, przebadaliśmy około 100 tysięcy respondentów w Galerii Tomaszów i tak odpowiadali. 60% waniliowe, 30% czekoladowe.